witamy w pierwszym odcinku z Laosu. Wczoraj przekroczyliśmy granicę. No i będziemy płynąć przez 2 dni. Mamy na szczęście nocleg w mieście po drodze. Więc będziemy mogli wyprostować trochę kości, pospacerować. O! Tutaj oczywiście, tak jak w Tajlandii, pan z obsługi wszedł. Znikąd się pojawił, tak. Płyniemy, będziemy... Płyniemy. Dwudniowe spływy Mekongiem są popularne wśród podróżujących z północy Tajlandii do miasta Luang Prabang w Laosie. Podczas rejsu podziwiać można niezapomniane widoki i zrelaksować się, ale trzeba przyznać, że spływ może się odrobinę dłużyć. A właśnie tymczasem jesteśmy na Mekongu, mniej więcej w tej okolicy, ponieważ na nocleg zatrzymujemy się w Pak Beng. Więc obliczyliśmy, że mniej więcej ten kawałek w tym momencie przekraczamy to dziś, jutro cały pozostały obszar. I do Luang Prabang! Tak jest. W ciągu rejsu czekają nas liczne przystanki w niewielkich nadrzecznych wioskach. Przybywające łodzie witane są przez wesołe gromadki dzieci. Pierwszy dzień powoli dobiega końca i słońce dość szybko chowa się za okolicznymi wzgórzami. No i dotarliśmy, właśnie cmujemy do Pak Beng. No i zobaczymy, małe miasteczko, pewnie wystarczająca ilość miejsc do spania na parę takich stateczków, udeczek. W normalnym przybyciu do miasta, które żyje z turystów, bo to było klasyczne zdobywanie noclegu, czyli naganiacze z każdej strony. Wybraliśmy cenę, która nam odpowiada i jedziemy. Dobra, mów. Pierwsze zdanie na wycieczce po Mekongu. Waj waj, ja mam z wieprzowiną, Magda ma z kurczakiem. Całkiem przyjemne. I całkiem inne, bo ja mam z ryżem. Nie wiem, czy się dogadaliśmy odpowiednio. A za nami widok na Mekong, czyli ciemność. I makaron jak z zupki chińskiej. O. A. To, co tutaj mamy, to słynne laotańskie piwo Bir Lao. Na zdrowie. Dobre? Zaczynamy dzień drugi naszej podróży. Za mną widać Mekong i jeszcze unoszącą się mgłę, ponieważ jest wczesny poranek. No i dzisiaj będziemy płynąć znowu cały dzień. Miejmy nadzieję, że się rozpogodzi i będą tak piękne widoki jak wczoraj. Niestety są to pobożne życzenia i przez cały ranek towarzyszą nam mgły i deszcze. Dopiero po południu słońce pozwala znużonym pasażerom osuszyć nieco ubrania. Mijamy wejście do jaskini Pak Ou, co oznacza, że jesteśmy już niedaleko. Faktycznie wkrótce na brzegu pojawiają się pierwsze zabudowania Luang Prabang. Pierogi! Pierogi? Yeah! Homemade pierogi. Pan powiedział nawet, że to pierogi. No, siedzimy, pani szykuje nam nasze zupki. Dzisiaj próbujemy z wieprzowiną.
Super. Dostaliśmy. Oczywiście klasycznie noodle soup. Podobne jak w Tajlandii, ale jednak no co kraj to obydże, jednak troszkę inaczej smakuje. Ja mam wrażenie, że jest bardziej wyraźna w smaku. Dostaliśmy i cieńsze takie sosiki, jakby pomidorowe, ostre troszeczkę. Mają trochę więcej smaku. Jak zwykle przepyszna, wyborna. Super. No aha. Kurczaczki? Chyba bierzemy, co? Oczywiście. Po kilku miesiącach w Tajlandii, gdzie porcje mięsa są raczej skromne, Laos jest prawdziwym rajem dla mięsożerców. Przechodząc na śniadanie, zobaczyliśmy, że coś się dzieje w jednym miejscu. Duże zgromadzenie ludzi, muzyka, więc weszliśmy, zobaczyliśmy. I dwóch panów przed chwilą ubijało jakimiś śmiesznymi, długimi młotkami jakieś ciasto, tak na przemian. A teraz możemy wziąć, spróbować tego ciasta, jakoś tradycyjnie przyrządzonego, w bambusie i z jajkiem, więc idziemy zobaczyć. To jest ciepłe. To jest ciepłe. So firstly you have to stick to your hand. Make sure your hand stick to your hand. Trzeba całe ręce w jajku. And then you can take how depends how big you want. You can take a banana leaf. Zawinięte to ciasto w środku w liściu bananowca. I pan powiedział, że to może nawet w takiej postaci tydzień czekać do zjedzenia aż. Ale możemy też spróbować teraz. Jest dalej ciepłe i ja chyba bym chciała spróbować. No mnie parzy w rękę nawet. Parzycie aż tak? No jest gorące. A rzeczywiście, to właśnie cieplejsze. No w ogóle zaskoczenie, że to było ciepłe, jak dla mnie. I to chyba jest jakiś sticky rice, wydaje mi się. Jakiś lepki ryż. Nie wiem, jak to jeść w ogóle. Tak o. Ostatnio mamy szczęście trafiać na jakieś ciekawe wydarzenia. No bo dzisiaj po prostu wyszliśmy na śniadanie, a tu nagle obchody nowego roku. Super. Wiesz co oznacza? Na szczęście. Nie no, znaczy też, ale to jest jakby otwarcie nowego okresu w życiu. Laotańczycy wiążą sobie takie bawełniane nitki i sznurki na przedramionach, na garstkach. Przy okazji, kiedy rozpoczynają jakiś nowy etap w życiu, czyli nowa praca, nowy rok, urodziny, jakieś coś się zaczyna nowego, to ma symbolizować powodzenie na nowej drodze. Chcemy szczęścia i pomyślności, tak. Tak. Super. Jak widać, w trakcie święta sporo się dzieje. Zostajemy również zaproszeni na degustację tradycyjnego wina ryżowego. Ryżowa, whisky, wino, coś takiego, lekko kwaskowate. Przy tylu chętnych wino szybko się kończy, dlatego kadzie są na bieżąco uzupełniane z rogu obfitości. Młodzi też łychę ciągną. Zadowoleni, nikt ich nie goni. Stoisko elegancko, piwko, ceny przystępne. Super. W
trakcie festynu nie może zabraknąć tańców, gier oraz zabaw. W aktywnościach chętnie biorą udział również przedstawiciele lokalnych władz. W końcu nadszedł czas na śniadanie. Kalorie spalamy podczas wspinaczki na dominującej nad miastem wzgórze. Stupa wybudowana na początku XIX wieku na tej górze, która nazywa się Mont Cusi. I jak legenda głosi, góra ta została przeniesiona na to miejsce ze Sri Lanki, z wyspy Ceylon, przez małpiego króla. A z drugiej strony widać Mekong i tu naprawdę widać ogrom tej rzeki. Tutaj na szczycie mamy też małe stoisko z jakimiś najpotrzebniejszymi rzeczami, jakimś jedzeniem i również małe klateczki, które już widzimy po raz kolejny w mieście Luang Prabang. Małe klateczki, pod którymi uwięzione są małe ptaszki, najprawdopodobniej to są wróbelki. I można zapłacić, żeby je uwolnić. W takiej jednej klateczce małej są dwa wróbelki, dwa ptaszki. I jak się je uwalnia, to jest na szczęście podobno, ale dla mnie to jest po prostu brutalne, przykre, że te małe ptaszki są tak uwięzione i trzeba zapłacić, żeby je uwolnić. To jest strasznie smutne. Schodzimy ze wzgórza wprost na najbardziej charakterystyczny budynek w mieście, czyli świątynię Ho Pra Bang, w której przechowywana jest bezcenna złota figura Buddy o wysokości 83 cm. Filmowanie wewnątrz jest surowo zabronione. Ulica z architekturą typowo europejską, kolonialną, z tego tytułu, że Laos był przez wiele lat kolonią francuską, blisko 100 lat. Przez to cały Luang Prabang wygląda właśnie w ten sposób, jak mieszanka architektury azjatyckiej i europejskiej, przez co możemy podziwiać takie właśnie uliczki w całym mieście. Ten most jest tylko w porze suchej, gdy poziom wody jest na tyle niski, że można go zbudować, i oni go budują co roku na nowo. Dlatego jest drobna opłata, żeby oni mogli to po prostu odbudować, żeby był. Ciekawe. Proszę, trzęsie. No, ale bardzo. Przeszliśmy na drugą stronę mostu i tutaj rzeczywiście widać, że jest jednak biedniej. Nie jest tu wszystko tak wycyckane dla turystów, ale jak słyszycie, impreza trwa. Albo po prostu dzień jak co dzień i muzyczka. Dzień jak co dzień. O, tam jest jakiś posiłek, panie jedzą i świetnie się bawią, trochę tańcują, patrzcie. O czym wcześniej nie powiedzieliśmy, a warto o tym wspomnieć, to to, że Luang Prabang to miasto świątyń i miasto mnichów, jest ich naprawdę bardzo dużo. Na tyle, że z jednej świątyni do drugiej właściwie przechodzimy, tylko przechodząc mały murek i jesteśmy na terenie już innej świątyni. Jest ich tu na pewno kilkadziesiąt, tych najbardziej znanych, które są opisane w przewodnikach, jest kilkanaście. Muszę powiedzieć, że bardziej mi się jednak podobają świątynie w stylu laotańskim niż tajskim. Może dlatego, że to są dopiero pierwsze świątynie, które widzę, ale jak na razie bardziej mi się podobają zdecydowanie. Mnich to symbol właściwie Luang Prabang. Wszędzie ich widać w charakterystycznych pomarańczowych szatach. Dlatego w trakcie spacerów po Luang Prabang często natkniemy się na mnichów w trakcie ich codziennych czynności, ale też wypełniających swoje powinności, jak na przykład wieczorna modlitwa. Kończy się dzień i nadchodzi wieczór. No i tutaj główna ulica zamienia się w targ. Jest zamykana z jednej i z drugiej strony, żeby samochody i motorki nie miały wjazdu. I właśnie widzimy, jak wszystkie stoiska rozkładają się.
Następnego dnia docieramy do miasta Pont Savan, przesiadamy się na skuter i ruszamy poznawać jedno z najciekawszych odkryć archeologicznych w regionie. Dotarliśmy do miejsca, do pierwszego miejsca, w którym znajdują się słoje. I tu widzimy taki jeden słój, no ma ponad 1 metr wysokości, ale za to tutaj jest ogromny słój. No tutaj myślę, że średnica ma 1,50 m na 60 m. Wysokość trochę widać więcej niż ja. I jeśli chodzi o teorię, dlaczego do czego były te słoje używane? Istnieją dwie teorie, do czego mogły służyć te słoje. Pierwsza z nich to taka, że słoje były jako spichlerze na ziarno, wino i sól. I legenda głosi, że ten właśnie największy słój był kucharem na wino dla króla. Już o winie mówię, już się język plącze. Tak, był kucharem dla króla na wino, więc nieźle, nieźle. A druga teoria jest taka, że przytrzymywano w nich zwłoki. Więc to jest jedno wielkie cmentarzysko. Jedziemy! Opuszczamy wykopalisko numer 1, żeby udać się na drugie z trzech najpopularniejszych, które ma być w lesie. Przynajmniej tak się nazywa. Dotarliśmy do drugiego miejsca. Rzeczywiście jest w lesie, ale zaskoczyło nas powitanie, bo są wycieczki szkolne i są lokalne dzieci, młodzież. I na początku pierwsza grupa, którą spotkaliśmy, zapytała, czy mogą sobie zrobić z nami zdjęcie. Teraz już nie możemy nikomu odmówić i kolejne grupy zgłaszają się, żeby robić zdjęcia z nami cały czas. W wszystkich tych miejscach, gdzie znajdują się słonie, Na wszystkich miejscach, gdzie znajdują się słoje, obowiązują przynajmniej 4 zasady takiego zachowania. Czyli tak, nie wspinamy się na słoje, nie ma urządzania pikników, nie ma robienia graffiti na słojach i coś jeszcze było takiego. Śmiecić. A, nie można śmiecić, tak? Tu miejscowi łamią wszystkie zasady, oprócz graffiti. No jest piknik, piwskie masz wali z daleka. I to dzieci żłopią browary. Nie, no dzieci nie żłopią browary. Widziałam. Tam, też? Tak. Aha. No tam dorośli. Zobacz, to trzymają. Taka wycieczka szkolna, a to dzieci razem z nauczycielami żłopią. Prawdziwa wycieczka szkolna. Ciekawe, ile te dzieci mają lat. On mówił, że to z liceum. Grupy szkolne udają się w swoją stronę, a my wiejskimi drogami próbujemy trafić do wykopaliska numer 3. Proszę mi pod koła nie podchodzić. No właśnie, o tym mówimy, koleżanko. No co? Takie ładne. Aha, uważaj ją. W niewielkiej wiosce tankujemy skuter i po krótkich rozważaniach wybieramy drogę, która wygląda na główną. I stoi takie bydle i nie przejedziesz. No byczek. Po pokonaniu kilku trudności docieramy do celu, gdzie wita nas ostrzeżenie o możliwości wystąpienia w tym miejscu niewypałów. Dlatego lepiej trzymać się wytyczonych ścieżek. Ostatnie z wykopalisk urzeka atmosferą. Ukryte wśród niedużych drzew jest puste i nieskomercjalizowane. Na miejscu można zatrzymać się i porozmyślać nad tym, jakie było prawdziwe przeznaczenie ustawionych przed wiekami kamiennych naczyń. Docieramy do Wang Vieng, które znane jest ze sportów ekstremalnych i dobrej zabawy.
ale też pięknych widoków na otaczające miasto góry i pola ryżowe. No i dzisiaj od razu zaczynamy pełną parą, że tak powiem, bo idziemy tam, na górę, gdzie widzicie flagę. Tą najbliżej, najmniejszą, ale idziemy na szczyt. Słyszeliśmy, że może być troszkę stromo, jakieś drabinki, ale widok na pewno będzie warty wysiłku. Spacery wśród pól to nie jedyny sposób podziwiania okolicy. Aby zobaczyć więcej, najlepiej poruszać się rowerem lub skuterem. Jazda skuterem po wertepach, nie mogę powiedzieć bezdrożach, bo droga elegancka, nagradza nas pięknymi widokami właściwie za każdym zakrętem. Prawda? Pięknej scenerii pól ryżowych chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, napiszcie nam miłe słowo w komentarzu i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych równie ciekawych odcinków.